Cześć, Konrad Domański w Technikalia TV. Zapraszam na test słuchawki dla zmotoryzowanych, dla pracujących w biurze, generalnie dla zabieganych. To model Plantronics Voyager Legend. Słuchawka Bluetooth Plantronics Voyager Legend to urządzenie do zastosowań bardziej profesjonalnych. Ja akurat rzadko siedzę dłużej przy biurku i korzystałem głównie z tego modelu w aucie. Mamy, wyobraźcie sobie, możliwość odbierania połączeń komendami głosowymi. Niestety nie są dostępne w języku polskim. Jeżeli Plantronics chce tym gadżetem zwojować rynek nad Wisłą, to wypadałoby język rodzimy nasz ojczysty wprowadzić. Musimy mówić na przykład answer i tym podobne komendy. Czasami moja wymowa angielska chyba nie była zbyt idealna, bo nie udało się tego dokładnie wykryć. Mała ciekawostka też, mamy tutaj specjalny czujnik wbudowany. Słuchawka będzie wykrywać, czy jest na uchu, czy gdzieś na biurku. Wtedy automatycznie połączenie będzie przekierowywane albo do tego urządzenia, albo do smartfona. Jeżeli chodzi o samą budowę, mamy tutaj specjalną powłokę, która sprawia, że na drobne zachrapania jest też ta słuchawka odporna. Domyślam się, że nie będziecie biegać z Voyagerem Legend, ale czemu nie? Mikrofon, a raczej trzy mikrofony się tutaj znalazły, więc mamy naprawdę bardzo dobrą redukcję hałasu z otoczenia. Ci, którzy z nami rozmawiają, po prostu usłyszą nas tak, jak należy. My też możemy się spokojnie dogadać. Mamy wymienne wkładki w zestawie, więc jeżeli ta będzie, powiedzmy, zbyt duża, możemy sobie wcisnąć mniejszą i dzięki temu dobrze będziemy się słyszeć. Co do jeszcze samej obudowy, oczywiście przyciski też się znalazły, bo dzięki nim możemy tę słuchawkę obsługiwać. Jest włącznik, mamy regulację głośności, to gniazdo do ładowania. Mamy taki malutki element, który podpinamy do USB. Za chwilę jeszcze opowiem Wam o dodatkowej możliwości ładowania. Są też przyciski do wyciszenia rozmowy, odebrania i zakończenia połączenia. Całkiem solidna wydaje się ta konstrukcja. Słuchawkę możemy naprawdę bardzo szybko i w prosty sposób założyć na nasze ucho, a może raczej na głowę. Nie no, na ucho. Ten gadżet w zestawie doposażony jest też przez bardzo interesujące etui, a jednocześnie stację dokującą z baterią. Możemy dwa razy doładować się Plantronics Voyager Legend dzięki temu etui. Jest też nano odbiornik, który możemy podpiąć do komputera i dzięki temu korzystać na przykład ze Skype'a i rozmawiać dzięki tej słuchawce. Tutaj mamy specjalne złącze. Wpinamy, a raczej wkładamy. Są też specjalne diody, które informują nas o naładowaniu tego urządzenia i samego etui. Możemy też to zweryfikować przyciskiem. Przy okazji zabezpieczamy sobie słuchawkę, gdy chcemy ją na przykład w kieszeni, torebce albo plecaku przenieść. Czas pracy w trybie czuwania Voyager Legend to nawet do 11 dni, a nieprzerwane rozmowy do 7 godzin. Wszystko też będzie zależne oczywiście od tego, jak wyglądają ustawienia głośności. Mamy specjalną aplikację, wyobraźcie sobie, która umożliwia nam podejrzenie tego, ile czasu pracy nam jeszcze zostało. Jest tu również specjalna komenda głosowa. Kilka słów na temat mobilnej aplikacji, która jest prosta, ale może nam się przydać, jak widać, do niektórych komend. Możemy też znaleźć położenie słuchawki, to prawdopodobnie ostatnie połączenie ze smartfonem. Nawet informacje o ostatnim połączeniu. W ten sposób można też wywołać Voyagera Legend. Słuchawkę w zależności od upodobań możemy założyć sobie na lewe albo prawe ucho. Ciężko mi powiedzieć, jak się prezentuje, bo się obecnie nie widzę. Na co dzień nie korzystam z takich... O, Paweł pokazał mi właśnie na ekranie. No, czuję się troszkę jak jeden z bohaterów piosenki Konfitura Leszczy i Kuszewskiego. Polecam posłuchać. To tych, którzy przyjeżdżają za chlebem do Warszawy. I coś im brzęczy, jak wyjeżdżają ze stolicy. Voyager Legend od Plantronicsa nie będziemy praktycznie czuć na naszej głowie, bo waży około 18 gramów. Nie wspomniałem jeszcze, mamy tutaj technologię multipoint, więc możemy dwa urządzenia naraz podłączyć, profil Bluetooth 4.0. Maksymalny czas ładowania to 90 minut, więc też niezbyt długo. Elastyczna konstrukcja, dobrze dopasowuje się, gdy założymy ją na głowę. Całkiem schludnie też wygląda.
Plantronics Voyager Legend, tym razem w Technicalia TV, słuchawka Bluetooth dla korpos, dla tych, którzy potrzebują troszkę bardziej zaawansowanego i naprawdę inteligentnego gadżetu tego typu, chociaż w niektórych sytuacjach troszkę zawodzi. Sensor, który ma być odpowiedzialny za to, by wykryć, czy słuchawka jest na uchu, czy leży gdzieś na biurku, powiedzmy, nie zawsze działa idealnie. Poza tym brak komend w języku polskim troszkę może mieć negatywne odbicie na potencjalnych użytkownikach. Tutaj dużo też oczywiście odnosi się do wymowy. Tych komend jest bardzo dużo. Parowanie, odbieranie połączeń, kończenie i tym podobne. Mamy też całkiem dobrą powłokę, jeżeli chodzi o odporność na zewnętrzne warunki. Naprawdę bardzo dobra jakość podczas rozmów. Możemy też sobie utwory muzyczne w jednym uchu słuchać. Przydaje nam się ta stacja, gdy chcemy sobie podładować, gdy chcemy zapakować to urządzenie i zabrać gdzieś ze sobą. Voyager Legend od Plantronicsa kosztuje około 260 zł. Czy to dużo? Jeżeli weźmiemy pod uwagę dodatki i to, jakie funkcje ma ta słuchawka, myślę, że cena została całkiem dobrze wyważona, chociaż wiele tańszych modeli jest na rynku. Jeżeli potrzebujecie do profesjonalnych zastosowań, jesteście bardzo wymagającymi użytkownikami i zwykłe słuchawki Bluetooth Wam nie wystarczają, wtedy warto przemyśleć decyzję o zakupie Plantronics Voyager Legend.